Pytanie: czy ofiary Dnia Pojednania były za grzechy popełnione w roku ubiegłym, czy następnym i skąd to wiemy? Odpowiedź: za rok następujący. Wiemy o tym, ponieważ przy końcu roku wszyscy Żydzi znowu byli w grzechach i musieli opłakiwać samych siebie, ubierać się w wory i pościć, aż złożone zostały ofiary Dnia Pojednania. Nastąpiło pokropienie krwią, a kapłan wychodził i błogosławił lud, co jednało ich z Bogiem na kolejny rok.